Ciężko mi się trochę pozbierać po tej rozmowie. Podnieść się z podłogi. Poruszyliśmy tyle tematów, że głowa jeszcze buszuje i szumi. Dobrze, że jest piątek 19. Tak, o tej właśnie godzinie nagrywamy intro, a rozmowę zaczęliśmy o 13, także sami możecie sobie pomyśleć, co tu się działo. Dostaniecie tego taki ułamek, ale kwintesencja. Same źródło wiedzy, inspiracji. Nie wiem, dlaczego powiedziałem źródło. Chciałem powiedzieć na przykład mięso. Mięso 20 kilku lat doświadczenia Grzegorza Piwnickiego. Forina. Zapraszamy was serdecznie. Co jest twoją pierwszą inspiracją, jak byłeś nastolatkiem? Wow, pierwszą na... Tak, Walt Disney. Co jak... pierwsze rzeczy robiłeś, bombiłeś te pociągi, to była część tej inspiracji Walta Disneya, czy gdzieś to z muzyki, z hip-hopu? Z ulicy. Tak, wyjdźmy do tego, mamy nastolatka, który chce coś zacząć robić, no i on też się inspiruje. To też wróćmy do lat 90. i zobaczcie, jak to było, gdy było trochę trudniej. No bo nie było dostępu do internetu, nie było tylu narzędzi, nie było tyle osób, że napiszesz do ciebie na Instagramie albo do innego grafika, designera. Podpatrzysz. I on ci odpowie. 1 na 10. Znaczy, może nie było tego, ale było łatwiej mimo wszystko. To jest trochę tak, jak hit małych miasteczek. Jeśli jesteś w małym miasteczku, masz tylko kontakt z tymi najbliższymi, to łatwiej ci coś zrobić. I to też tak się odbyło w graffiti. Ja tutaj akurat żyjąc, tak jak wam mówiłem, na Pradze, na Tarchominie, miałem najbliższe grono, my nie wiedzieliśmy o tym, że po drugiej stronie Wisły też są ludzie, którzy interesują się graffiti. Mieliśmy do tego dostęp za pośrednictwem jakichś punkowych zinów. Ja dopiero o hip-hopie dowiedziałem, w ogóle o rapie dowiedziałem się z utworu Gangster's Paradise Coolio. I tak mówię, kurde, co to za utwór w ogóle, ale fajnie ten koleś tam śpiewa. No to więc bliżej mi było do Airbnb, aniż tam rapu, a później dopiero się pojawiły jakieś tam postacie, jak poznałem się z Pelsonem, zacząłem pracować w Ślizgu i to tak jakoś naturalnie zaczęło to pączkować, bo to już się tam gdzieś tam kształtowało. No ale mogę dzisiaj powiedzieć po tylu latach, że byłem tam z tych pierwszych, no w sumie prekursorów tego nurtu i w sumie całego rynku, który teraz obserwujemy jako mocno rozwinięty i przynoszący no, bardzo dużo pieniędzy tym ludziom. Kto jeszcze był na początku, w tym samym momencie co ty i może jeszcze został, albo w pewnym momencie zmienił kierunek? Oj, jeśli już przejdziemy do Ślizgu, to jest na pewno Marcin Flint, który do dzisiaj w tym nurcie pozostał. Akurat wtedy jeszcze się przyjaźniłem z Łyskaczem, czyli Morwua, z Minim, który został też DJ-em, z Felixem i tak trafiłem na pierwsze w ogóle swoje zlecenie, bo akurat Kaliber, się też... Tak? Tak, z Kalibrem, bo się przyjaźniłem wcześniej z Felixem, który mieszkał w Warszawie i to było takie naturalne. To trochę przez przypadek akurat trafiłem, bo my mieliśmy taką swoją paczkę, ja, Felix właśnie i Mini i tam jeszcze parę innych osób. To taka grupka też ze świata graffiti, muzyki, czegoś tam. I trafiło się to w ten sposób, że Felix do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj, mamy problem, no bo SP Records zaraz nam wyda płytę, przedstawili nam tę okładkę, ona w ogóle wygląda tak, jak wygląda. Trochę chyba nie chcemy to w tę stronę iść, a ty, że byłeś z nami przy nagrywaniu tej płyty, to będziesz najwięcej wiedział na jej temat i czy możesz nam to zrobić, bo ja akurat przyjeżdżałem do nich do studia, kiedy to się nagrywało, do SP Records tam pod Wilanowem. Ale to oni w Warszawie nagrywali? Tak, w SP Records w Wilanowie. Okay. Byłem przy powstawaniu w ogóle tytułu płyty, jakby tego całego w ogóle tej magii, która tam się wydarzyła, bo ja też nie za dużo osobom mówiłem o tym, ale mogę wam zdradzić, jak w ogóle powstał tytuł tej płyty. To jest niesamowita rzecz, bo jak sobie tam siedzieliśmy, zazwyczaj dużo dymu, dużo wszystkiego. Ja robiłem sobie jakieś takie portrety, mocno byłem wkręcony w rysunek i te portrety, które tam się znajdują w tej okładce, to powstawały podczas sesji tych nagraniowych i zawsze jak wychodziliśmy, mówiłem, dobra, spadamy już stąd, po prostu wiesz, musimy iść. To były chyba 3 czy 4 dni takie pod rząd, która jest godzina, 3:44, kurde. I ta magia się powtórzyła 4 razy po prostu. No i jak wyszło, że to jest trzecia płyta, Kalibra 44, no to ten tytuł płyty nie może być inny niż 3:44. Ale po prostu geneza tego, no to jest jakaś magia. Ja myślałem, że to po prostu długość utworu jakiegoś. Po prostu my odgrywamy jakąś rolę,
a nie uczestniczymy w jakimś procesie kreacji. To nie się nie dzieje. Że to skądś, no, tak miało być po prostu. No tak, no to jest no centralnie. Jak się zastanowimy nad tym, zamkniemy oczy, co się stanie, no to nie wymyślimy tego, co no, się nie. stanie. Odgrywamy to. Ale to jeszcze te, do muzyki wracając, to punk rockowych rzeczy słuchałeś najpierw przed rapem? Tak, no Nate Nace bardzo dużą rolę odegrał u mnie. W Nirvana tamte czasy były Sepultura, już bardziej hardkorowe jakieś klimaty. No tak, no, do rapu też przez jakiś House of Pain trafiłem, no to jest tak. A próbowałeś też nagrywać? Nie, to mi ja to nie jestem z tych. Mam właśnie znajomych, którzy potrafią grać i zawsze grali jak na jakiejś perkusji albo gitarze, to jest bardziej mocno. Ale nawet nie jakieś teksty. To już tam pisałem, to nic się nie nadaje na publikację. Ale w tym momencie. Zostałem też wciągnięty jakieś tam przez kolegów do jakiejś tej Hot 16 Challenge, ale nigdy to się nie wydarzyło się na szczęście. Ale w tym momencie, gdy odpowiadasz za kreację projektów, no to też warstwa tekstowa leży po twojej stronie często. To dobrze się czujesz w wymyślaniu haseł, sloganów, czy jednak ta warstwa wizualna, graficzna to jest twoje jakby poletko? Nie, kręci mnie kreacja, bycie częścią. Zazwyczaj do tych projektów trafiam na takiej zasadzie, że już mam dowolną rękę, więc mam możliwość wpływu. Czasem też tak się zdarza, że wymyślam tytuł płyty, ale to nie będę mówił, które akurat gdzieś tam były spod mojego palca, ale kreowania. Myślę, że to nie jest tak, że jesteśmy jakimś tam pierwszym recenzentem tego, ale też mamy wpływ na to, jak to będzie wyglądało w takiej formie finalnej, bo często też i uczestniczę podczas nagrań tych utworów, jak one wyglądają, zwracam na poszczególne rzeczy uwagę, więc trochę czuję się jak człowiek, producent który wykonawczy? Producent trochę wykonawczy? Nie lubię takich nazywania, jakieś szufladkowania ludzi, to jest raczej proces tworzenia. Tworzenia. No, to jest to. Ale to chyba jest dosyć, nawet myślę, że bardzo inspirujące właśnie być podczas nagrania, żeby wiedzieć, jakie emocje włożyć w tą całą oprawę wizualną. Bez tego chyba ciężej jest. Znaczy ciężej jest zrozumieć w ogóle, o co chodzi temu artyście, bo często też tak się może zdarzyć, że no, można nie nadawać na podobnych falach. Ja miałem taką pierwszą w ogóle dylemat miałem i to akurat z Łukaszem o tym rozmawialiśmy, że jak pierwszą okładkę Mroza robiłem, to ja go patrzyłem przez pryzmat jego poprzedniej twórczości, czyli z Miliona Monet i mówię, kurde, Blaszka, coś chyba nie pyknie, nie? No ale umówiliśmy się u niego w studiu, puścił mi ten materiał i od razu mi się zwaliło na głowę tyle jakichś takich pozytywnych inspiracji, takich, to była płyta Zew, pamiętam wtedy, i mówię, ja muszę być w tym projekcie po prostu. I tu też Łukaszowi podsyłałem różnego typu inspiracje, bo to ten styl muzyczny też jest mi bliski, czerpię inspiracje z różnych rejonów. Ale to chcesz powiedzieć, że współpracujesz z artystami tylko wtedy, kiedy czujesz ich muzykę? Przeważnie. Albo jak mamy jakieś wspólne tematy. Może też mogę nie czuć muzyki, ale komuś to gra to w duszę i nie jestem chyba taką osobą, żeby komuś mówić, co ma robić, co ma nie robić. Ale jeżeli nadajemy na podobnych falach, no to możemy o czymś porozmawiać, znaleźć jakąś więź. To jest tworzenie jakiegoś związku na pewien okres. W większości przypadków to są znajomości, które się później rozkładają. Mimo tego, że możemy nie współpracować przy kolejnych projektach, mamy ze sobą kontakt, rozmawiamy ze sobą. Raczej buduję relacje długofalowe, ale nie podchodzę do tego czysto komercyjnie. Nie jesteśmy projektowo, tak. Tak, nie jest to punkt ksero, w którym ktoś wchodzi, robi, wychodzi. Byliśmy na backstage, to mówiłeś, że są projekty biznesowe, projekty artystyczne. Projekt artystyczny, przynajmniej w mojej opinii, wymaga dużo więcej czasu i emocji, niż projekt stricte biznesowy, w którym jest często jasny brief od stratega czy od kogoś. Zrób to i to według swojej wizji. Artysta by chciał często pogadać, tu 10 godzin, tu 5. No i finalnie to trzeba za to zapłacić. Czy jak sobie radzisz z tym podejściem biznesowym do współpracy z artystami, gdzie nie każdy wie, czego chce od razu. A każda godzina swojego czasu to jest raczej ważna.
Znaczy, mimo tego, że ten rynek jest mocno rozwinięty, nadal jest tam bardzo dużo amatorów pracujących, które działa na zasadzie takich, ja coś potrzebuję, to mam pieniądze, ty mi daj wszystko po prostu, całego siebie. To jest, chodzi o edukację tego, czym my się zajmujemy, jak wyceniamy swoją pracę i na czym ona konkretnie polega, bo to, że wykonamy jakąś pracę, nie znaczy, że ktoś za to nie zapłaci. Czy nie zapłaci, będzie miał to ukryte w cenie, czy jak mu to wylistujemy, że słuchaj, to się składa z takich elementów, a nie z innych i dlatego jest finalnie taka kwota. Tu chodzi głównie o edukację tych ludzi, nie? To jest tak. Czyli trzeba trochę projektów zrobić, żeby ten 11, 12, 50 był już na takim poziomie, żeby inni rozumieli, jak do ciebie dzwonią. Jak wygląda proces, tak? Trochę to rozumiem? Znaczy na pewno tak. Znaczy teraz też to, co mam w głowie, staram się też przekazywać na różnego typu warsztatach, żeby ludzie zaczęli rozumieć, na czym polega ich praca. Bo to jest też przeważnie, że oni się wypalają, a po drugiej stronie nie wiedzą o tym, że to są już podwórkowi, ale biznesmeni, którzy potrafią wycisnąć do ostatniego kropli krwi i jakby nie mieć, nie budować tych relacji na zasadach jakichś przyjacielskich, tylko po prostu mają osiągnąć jakiś cel, nie? I ten target przysłania jakieś relacje międzyludzkie i czasem jest nieporozumienie, więc lepiej o tym pogadać już na początku. A o czym będą warsztaty, które teraz za chwilę będą miały miejsce? Pewnie ta premiera... W poniedziałek. Wiecie, to, właśnie to jest to, że już oddelegowałem zawiadowanie swoim czasem po prostu komuś innemu, kto mi pomaga, bo inaczej bym po prostu zwariował. Tak, jakby... Natłok tych informacji. Warsztaty, które teraz będą te darmowe, co grafik będzie mógł się dowiedzieć? Myślę, że o tym, żeby znalazł swoją wartość. Znaczy, w ogóle ci ludzie, którzy przychodzą, to zazwyczaj są 20 parę lat mają, są na początku tej drogi. To jest najlepszy moment na to, żeby ryzykować, bo jakby najgorszym, co to może się stać, to tak zwane, że stać się w wieku 20 lat swoim starym, nie? Który jęczy, że nie wyszło mu w życiu i tak dalej. No, teraz trzeba po prostu położyć wszystko na jedną szalę, bo lepiej za 20 lat stwierdzić, kurde, no niestety, nie wyszło, tak, ale spróbowałem. Ale nie odwracać sytuację. Teraz mamy się właśnie przewracać, myśleć o tym, ale też myśleć o tym, jak się zabezpieczyć w ogóle przed tym, co się może stać za 20 lat. Bo ja 20 lat temu nie myślałem o swoich prawach, na przykład majątkowych do dzieł i mimo tego, że wyprodukowałem ponad 200 albumów, nie mam nic z tego tak naprawdę na dzień dzisiejszy. Pomimo tego, że ci artyści i w ogóle w wytwórnie będą korzystać z tego przez najbliższe 20 kolejnych lat. Problemem jest transportowanie pieniędzy do ludzi, którzy tak naprawdę nie istnieją w części kreatywnej, czyli są menadżerami, oczywiście są do tego potrzebni, ale wiedzę, którą zdobyli biznesową, wykorzystali na swoją korzyść, nie dbając po prostu o artystów, którzy dla nich to tworzyli. Czyli po prostu podpisali intratne dla siebie umowy, nie myśląc często, a teraz na pandemii widziałem to wśród swoich znajomych, którzy o tym nie pomyśleli, że gorzej. Ciężko po prostu mieli słabo. Czyli trzeba wiedzieć, co powinno być w umowie i o co też walczyć można. Tak, i to jest to kilka rzeczy takich. Właśnie te są kursy, to jest ten startup, który organizujemy, który stwierdziłem, że już trzeba po prostu o tym mówić, bo jestem trochę też na takim etapie, że kilka tych etapów było. Zaczęliśmy od graffiti, potem się pojawiła w życiu moja grafika, teraz z grafiki raczej już idę w stronę jakiegoś przekazywania tej wiedzy zdobytej i tutaj się pojawia TrueEst jako management artystyczny, czyli dbanie o tych artystów, żeby zwrócić im czas, który powinien nie poświęcać na sztukę i na tworzenie, ale odciążyć ich z tego, co jest prawne, co, jak czytać umowy, jak je konstruować, jak negocjować stawki, jak budować w ogóle te wszystkie wyceny, bo ci ludzie się tego nie uczą, nigdzie o tym nie ma, czy na wyższych uczelniach, czy tak jak tutaj mieliście rozmowę z Mateuszem Machalskim, ja też jestem po tej samej uczelni, my nie mieliśmy takich zajęć, bo nikt tego nie uczy, ale trzeba sobie zastanowić się, dlaczego tego nie uczy, bo to jest chyba problem samej konstrukcji edukacji, że nas uczą ludzie, którzy w przyszłości, jak wyjdziemy z tych uczelni, są naszą realną konkurencją, więc po co oni mają swoją realną konkurencję uczyć tego, jak mają się zachować na rynku. Więc to jest po prostu problem, na który staramy się znaleźć odpowiedź i myślę, że jeżeli to wypali, a no mam nadzieję, że to się po prostu stanie, to trochę też się nauczymy więcej o samym sobie, o budowaniu tych relacji i jak to powinno wyglądać, żeby było fair. Bo to
budowanie społeczeństwa fair jest teraz, myślę, że najważniejsze. My wszyscy gadamy ze sobą jednym językiem, powinniśmy mieć jeden cel, a tak naprawdę patrzymy na to z siebie z podełba, kto kogo i w jaki sposób wykręcił. Tak. To jest w ogóle, albo myśli, że wykręcił, mimo tego po prostu, bo nie zna specyfiki jego rynku, nie zna jego, w jaki sposób pracuje, jak konstruuje swoje wyceny. No, to jest brak edukacji, nie można tego obwiniać, trzeba o tym gadać. I to jest też, po to powstają te warsztaty, żeby coraz więcej tej wiedzy przekazywać, otworzyć komuś jakieś klepki, kierunek, pokazać może, co może zrobić, bo ja tego nie miałem, ja się uczyłem na tych błędach, na tym przewracaniu się ciągłym, na lepszych lub gorszych projektach, ale ciągle wyżej i myślę, że ta droga jest najważniejsza. A propos tego przewracania, możesz podać jakiś przykład projektu, który totalnie nie wyszedł, albo nawet nie tyle, co nie wyszedł, co stwierdziłeś, kurde, chyba się do tego nie nadaje. Znaczy nie nadaje się do ciągnięcia kilku srok za ogon. Ja już wiem w sumie to dziwnie zabrzmi, ale po 11 lat prowadzenia różnych biznesów, że ja się nie nadaję na CEO. Nie nadaję się na osobę, która ma wszystkich spinać do tego. Ja jestem raczej typem człowieka racy, który się zapala i ktoś musi ten ogień podnieść po prostu dalej, aniżeli, że ja trzymam, jeszcze pilnuję wszystkich, to się po prostu, no nie, to tak nie powinno wyglądać po prostu. Czyli jakby... Jak ktoś z tobą współpracuje, to musi mieć energię do działania, a nie, że ty jeszcze go tam mówisz, ej, rób. Wiesz, to nikt mnie nie musiał popychać palcem. No jakby to ja też wychodzę z założenia, że jeżeli się kocha, co się robi, to się pilnuje i dba się o swoją pracę. Jeśli się tego nie robi, no to może trzeba pomyśleć, na czym się innym zająć, no? Albo może potrzebuje motywacji, ale no, staram się tej uczyć motywacji, tak jak wam tu powiedziałem. Ja jestem typem introwertyka, to jest dla mnie też jakaś forma terapii, że mogę przyjść i sobie pogadać o tym, trochę jak kozerka, ale jest całkiem przyjemnie. No, uczę się i no wiem, że muszę na tym popracować, czyli znalazłem swój minus i na nim pracuję. Mhm. I to tak powinno też wyglądać w życiu biznesowym. A czyli trzeba znać te swoje ograniczenia i wiedzieć, które rzeczy nie nadaje się, to trzeba je przerzucić komuś, a te, które są słabsze, może poprawić jakby w swojej tej działalności? Tak, w zakresie, no ale to też jest delegowanie. No, są specjaliści od czegoś i dlaczego są specjalistami. Lata 90. nauczyły nas tego i w ogóle ten rynek hip-hopowy, że jak zgłaszasz się do grafika, to on umie wszystko. No, właśnie kiedyś jest tak DTP-owcem, jest grafikiem, wyrenderuje ci plik w 3D, coś tam i tak dalej. Teraz uczymy się tego, że hola, są do tego specjaliści. No, jak idziesz do szewca, to nie wymagasz od niego, żeby wyrwał ci zęby. No, tak. Na przykład. No, mimo, że teoretycznie miałby jakieś narzędzie, którym mógłby to zrobić. Tak, dokładnie, o to chodzi. A propos wyceny artystów, to też u nas było kilku producentów i często podnosiliśmy temat, że ktoś sprzedaje komuś beat, nie wiem, za 1000 zł, zarabia na nim bańkę. Czy ten artysta, a producent 1000 zł. Bo nie zadbał od prawa, albo muzyk po prostu nie, raper czy tam wokalista nie chciał po prostu podzielić się za procent. Czy to też nie powinno być tak, że okej, zrobię dla ciebie tańszy projekt, normalnie by kosztował 10 koła, zrobię za 7, ale mam 10% do końca życia. Jasne, znaczy to jest właśnie to, kiedyś Google miał takie hasło, że nie robić złych rzeczy, jakby oni później przełożyli to, że jednak robić, coś tam zaczęli robić, ale to jest to, że współpracujemy tylko z dobrymi ludźmi, którzy mają czyste intencje, chcą coś dobrego zrobić po prostu i to jest chyba to. Ale to, w ogóle ciekawe, że to odpowiedzieliście, bo też mam kolejną, no to jest to, że działam na rynku takim na styku twórczości i biznesu. Mam kilka startupów, które po prostu się dzieją. Między innymi też jest startup, który też odpowiada, w Trues odpowiada na to pytanie, bo też staramy się zabezpieczyć kontraktem opartym na blockchainie twórczości danych artystów, że każda rzecz, która będzie otagowana jakoś w internecie i dochodzi do niej transakcji w internecie, automatycznie będzie dzieliła pieniądze
na poszczególnych jej twórców, czyli jeżeli my się umówimy, że na przykład tworzymy razem jedną rzecz i partycypujemy jak w małej spółce akcyjnej, że to jest twoje 10%, to jest moje 10%, to jest kogoś i tam jest kogoś ileś tam procent, to w każdej transakcji po prostu te pieniądze będą się rozchodzić. Czyli finalnie za ileś tam lat, nie wiem czy to my dotrzemy do tego, ale nie będą potrzebne instytucje, które będą dbały o to, żeby te pieniądze się rozeszły poszczególne, na poszczególne osoby. To raczej będzie zabezpieczała elektronika, która działa tam w tle. No, to jest to. A co myślisz właśnie na temat elektronicznych dzieł sztuki? Właśnie? I to, co teraz wyszło, NFT, tak. To jest mega ciekawy trend. No, znaczy w ogóle sama technologia NFT, czyli za podpisu elektronicznego, nie jest jakąś nową rzeczą, ale teraz bardzo dużo pomaga. Otworzy mnóstwo takich projektów, które wpłyną na przyszłość. Akurat z Kubą, którym rozmawialiśmy o tym, że on kiedyś współtworzył mBank, nie? I to jest też taka historia, że jak on to robił, wszyscy mówili mBank, jak to bank w telefonie, w ogóle w internecie? Początek tam są hakerzy! Tak. Ale jakby teraz patrząc na to, gdzie jesteśmy, to w ogóle zupełnie inaczej na to patrzymy. Trzeba słuchać freaków. Ja mam jakąś przyjemność, że spotykam tych freaków i słucham ich historii po prostu, co oni mają tam w głowie. I między innymi teraz tworzymy taką rzecz, która będzie odpowiadała za to, że będzie można sobie grupowo kupić na bazie kontraktu opartego o blockchain rzecz grupowo. Czyli wyobraźcie sobie, że no, jakbyście chcieli sobie kupić jakąś rzecz za $1,000,000, na przykład obraz, od galerii, no to bardzo ciężko by było wam to kupić. To uzbierać te środki samemu gdzieś tam po rodzinie czy po znajomych, ale łatwiej jest, jak się złoży to na przykład 1000 osób albo 10 tysięcy osób, których w ogóle kompletnie nie znacie, ale macie swoją transakcję zabezpieczoną kontraktem. A na przykład dany ten obraz wystawia galeria, która ma swoją renomę i mówi, słuchajcie, to jest obraz za $1,000,000, wy na to zrzucacie się, my go kupujemy, i my go wypożyczamy, no bo też dzieła sztuki na przykład latają. I na przykład za 4 lata mamy taki kontrakt, za 4 lata albo go sprzedajemy, my odliczamy sobie swoje fee za to, że to obsługiwaliśmy, a wy macie gwarantowany zysk z tego, co to sprzedamy. I to się po prostu dzieje. Cała technologia NFT to ułatwi. Czyli decentralizacja w ogóle całego procesu płatności, w ogóle tego świata, to jest dobry kierunek, czyli wróciła władza do ludzi i to jest, myślę, że to jest mega pozytywna rzecz, w ogóle płynąca w ogóle z całego rynku kryptowalut, z blockchain, ale nawet nie takiego rynku, który jest rynkiem spekulacji jakichś finansowych, tylko tego, co ta technologia nam daje i jak możemy ją wykorzystać jako ludzkość i w którym momencie jesteśmy. To się niesamowite rzeczy działy. Ja mógłbym z to brnąć, ale podejrzewam, że słuchacze zaraz by się wyłączyli, bo pewnie ta terminologia i w ogóle, ale tak dalej, no, nie jest bliska, ciekawe. Ale innym może nie bardzo. Myślę, że coraz jest bliższa nie tylko coraz tobie. Bliższa. I jakby nam też jakby i słuchaczom, bo wiele ludzi się zastanawia, co zrobić, żeby mieć alternatywne źródła dochodów. I też, żeby nie tracić na swojej wykonanej pracy że ktoś zgarnia 100%, a ja zrobiłem i w sumie mam z tego To jest grosz. Też inne. Znaczy, dzielenie się pieniędzmi nie jest złe, tylko jest jakby trafianie na fair ludzi. To ja na przykład otaczam się z moimi wspólnikami, są ludzie, którzy znam po 20-25 lat. Nie mam bliższych znajomych akurat i to pozwoliło. I to jest to. Nie ma przypadkowości. To są ludzie, którzy sprawdzili się nie na biznesach ze mną po prostu przez parę dziesiąt w sumie lat, ale sprawdzili się po prostu jako ludzie, więc jakby możemy wejść po prostu naturalnym krokiem do jakiegoś robienia tam sobie interesów mniejszych bądź większych. Chodzi o redefiniowanie, tak jak to, co się dzieje, redefiniujemy każde w ogóle aspekty naszego życia, nazewnictwa, nie wiem, czym jest rodzina, czym jest... Kiedyś to były najbliższe ludzie, czyli żona, dziecko, coś tam, a teraz rodziną są nasze ziomki, nasz pies, nasz coś tam i tak dalej. Redefiniujemy. Nasza kawiarnia. Więc my redefiniujemy w naszym gronie i myślimy o tym, co się stanie za ileś lat, a nie
w naszej pracy nie stawiamy na to, co się teraz dzieje. Więc na przykład, jeżeli mówimy o Foreign Studio, to raczej myślimy o tym, co się stanie, kiedy zniknie nośnik CD za te 10 lat, gdzie to jest ten. No i znaleźliśmy jakieś na to odpowiedź i chcemy to wdrażać, bo teraz uważamy, że muzyka nas otacza i ona jest wszędzie wśród nas. I, a kiedyś jej szukaliśmy. To jest digowanie, a teraz ta muzyka nas znajduje. Więc musimy jakoś zmaterializować to, co tutaj się dzieje teraz muzyką. Jest, może być każdy element, który jest ten. Bo pokażę wam w ofie, co zrobiliśmy akurat, bo jesteśmy w fazie po prostu tego że nie można zgłaszania do Urzędu Patentowego, ale... Ale wyobraźcie sobie, że ten kwiatek może być po prostu nośnikiem tej muzyki, którą kojarzy wam się akurat z tą muzyką, albo kojarzy się wam z osobą, która wam to dała na przykład, albo cokolwiek innego. Może generować jakiś nastrój, no emocje. Dzisiaj może być wszystko może być muzyką za pośrednictwem technologii, która się wydarzyła w ostatnim dziesięcioleciu. Czyli w pewnym sensie trzeba być wizjonerem i też nie bać się tego, co jeszcze nie jest sprawdzone, a ma szansę i potencjał bycia przyszłością jako jakieś technologie czy rozwiązania? Znaczy, nie bać się tego? Nie ma wyjścia już. No tak, tak. No nie można się bać. Jakby szukać po prostu. Trzeba nie patrzeć wąsko na swoje... Ja wiem, że to nasza praca tak jest taka, że się poświęcamy w nią, patrzymy nią po prostu 24 godziny na dobę w tego Photoshopa czy tam ilustratora i nie widzimy tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz, ale świat galopuje i trzeba wykorzystywać po prostu te technologie i to, co się dzieje do jakichś rzeczy, które mogą nam pomóc w naszej wąskiej tam mocno dziedzinie. Ja to rozumiem tak, że wcześniej trzeba było poświęcić, powiedzmy, na stworzenie plakatu 50 godzin. A za 3 lata będzie można zrobić go w godzinę i jeszcze będzie NFT i jeszcze coś do tego i da jeszcze większy zysk, powiedzmy. Znaczy może być tak, znaczy nie można wszystkiego sprowadzać do zysku, ale jakiegoś postępu. Może być też technologia taka, o której będziesz mówił na przykład, tak jak telefon teraz wyłapuje, że można sobie numer komuś zrobić i przy Instagramie czy Messengerze powiedzieć jakieś mu słowo i później będą mu się wyświetlać. Tak. To w przyszłości może być tak, że weźmiesz telefon i powiesz mama, kwiaty, miłość, zielony, pomarańczowy i ktoś, algorytm wygeneruje ci jakiś obraz. Obraz, bo już algorytmy generują obrazy, więc nie jest to żaden problem. Trochę w inną stronę w ogóle pójdzie kreacja, tak podejrzewam, że to zupełnie co innego będziemy robić, raczej będziemy uczyć maszyny i przekazywać te myśli i formy, one będą się uczyć, co nie jest złe, bo mieć teraz umysł na przykład wspomnianego Disneya, myślę, że byśmy byli o wiele więcej i dalej ze wszystkim, nie? Ale może nie potrzebujemy, ta technologia też tak galopuje, że może powinniśmy się już zatrzymać, że jakby docenić albo wykorzystać tę technologię, ale zaczęliśmy doceniać to bliskość z naturą. Japonia jest super przykładem, oni się rozwinęli do lat 90. mega technologicznie, ale nadal tam technologia nie wyparła po prostu człowieka. Tak. Jest coś, co jest super nowoczesne, ale jest zawsze przy tej budce człowiek, który napisze, chce pani bilet, proszę. Pyk, nacisnę, wyskakuje. Żeby człowiek nie stracił swojej funkcji i potrzeby bycia w świecie, tak. No bo to też nie o to chodzi. Tak. A też mam wrażenie, że właśnie część, szczególnie może artystów, właśnie tak jak mówiłeś, zapatrzy się w tego Photoshopa, czy w jakiekolwiek inne co rzeczy robi i myślą, że jest okej, wszystko jest okej i prześpią pewne momenty, że wypadasz z rynku, no bo inni weszli w nowe rzeczy, w nowe rozwiązania, a ty spóźniony jesteś jako twórca i już inni to wiedzą, jak to robić. Znaczy to też idziemy w taki kierunek trendów, które się mocno zmieniają cały czas. Ja nie jestem fanem trendów. To jest tak, że nagle wszyscy robią w jednym stylu, robią coś tam i tak dalej. Tak jak teraz jest to flat design tych ludzików takich z wielkimi rękoma i tak dalej, że nagle po prostu wszystko jest stokowe, musi wyglądać po prostu tak, jak masz startup i jest ten, no to rysunki do startupu wyglądają w ten sposób. Można z bazy je kupić wręcz. To jest jakby zabawne, nie? Ale no... No ten internet daje i dużo odbiera nam z takiej jakiejś takiej kreacji, no, pokazywania siebie. No, nie wiem, czy to są ci ludzie akurat to wyciągnęli, bo tak patrzą na siebie w lustrze i że mają takie ręce i tak dalej. Co na nich wpłynęło? Gdy tworzysz projekty, to kartka papier, czy już
Dużo kartki papieru. Jest zapisów takich jakichś tam wolnych myśli, dużo mi daje spacerowanie po lesie, jakieś takie spacery. Ja nie uprawiam jakiegoś tam spacyjnego sportu, ale codziennie chodzę około 90 minut na spacery. No, to tak. No bo właśnie często się wydaje, że sama ta praca twórcza to tylko w momencie, kiedy się siedzi przy kartce czy przy komputerze, a mam wrażenie, że wiele rzeczy właśnie jest podczas spaceru, czy tak zwanego nic nie robienia. Wtedy jakoś głowa się przyczyszcza. No ja wolę na przykład, na mnie to znajomi dziwnie patrzą, bo jak mówię, dobra, jak jest gdzieś pół godziny do dojścia, to idziemy dojście, zamiast dojechać 10 tak. minut gdzieś, to ja wolę się przejść po prostu. To daje mi ten, lubię obserwować ludzi, mimo tego, że teraz się trochę przy pandemii, początek pandemii wyprowadziłem na obrzeże Warszawy, ale mega to doceniam. To był najlepszy ruch, jaki można było zrobić i polecam to wszystkim, którzy nie muszą codziennie być w jakimś klubie albo może co weekend. No, co najmniej. A jak wpłynęła na ciebie pandemia i to, że mniej ludzi się widuje? No bo rozumiem, że było tyle projektów, że i tak z klientami się widywałeś praktycznie codziennie, prawda? Jakby... No właśnie nie, moja specyfika zawodu była taka, że bardzo rzadko się wydawałem, pomimo tego, że mamy nadal studio tutaj na Pradze, to tych spotkań nie ma, chociaż jest taka możliwość. Ja też nie przyjeżdżałem do studia, można było pracować zdalnie. Trochę się pozmieniało, w ogóle rola miasta się zmieniła, gdy się pozamykały te kluby, kawiarnie i tak dalej, nagle się okazało, że miasto jest nikomu do niczego niepotrzebne, więc to jest to, ale ja już mam ten etap za sobą, nie chodzę po klubach, nie melanżuję, praktycznie nie piję alkoholu, więc to jest też taka historia, że to był trochę taki czas dla siebie, doceniam zieleń, a jeżeli tam tłoczenie się z jakimiś ludźmi. No. To co jest dla ciebie najlepszą formą relaksu? Relaksu spacer. No to jakby obcowanie z zielenią. Tak, to jest chyba to. No ale to jest dobre. Głębokie. Ale jest to głębokie dobre. Hasło. Nie, no ja też. Teraz byliśmy, ile, tydzień na Mazurach, no to tak jak odpocząłem właśnie od tego, że to tylko sama jakby, no same drzewa i woda, nie? I, dokładnie. I zupełnie jakby nic tam, ludzi się nie widziało, nic, a tyle jest inspiracji i takiego, no świeżości totalnej w umyśle. Dokładnie. Której no w mieście... No ona jest inna, to jest zupełnie inaczej się to wszystkie no bodźce nie, odbiera. No nie, kompletnie, w ogóle to zupełnie inny świat, w ogóle inna perspektywa. Fajnie było jakby patrzeć na to, że ma się wszędzie mega blisko, można dojechać. Minusem jest to, że jest się dłużej, na przykład my jeździmy do tego, do moich rodziców, którzy mieszkają stricte z centrum. Pomimo tego, że ta pandemia była, to i chciała mi też wyprowadzić w ogóle, żeby tam gdzieś się koło nas mieszkali, to się po prostu kompletnie nie udało. Ja też dużo podróżowałem swego czasu, więc to jest to. Nie? Więc nie da się wszystkim dogodzić. No, moich rodziców nie da się po prostu przeprowadzić. Nie doceniam tego, ale ja teraz po przeprowadzce po prostu to no, mega to szanuję. A nie miałeś tak, że właśnie w jakiś sposób miasto, no wielkie miasto przytłaczało czasami przez ten natłok bodźców i jakichś takich rzeczy, które no potrafią być stresujące też? Tak, znaczy ja ten etap taki melanżowania i chodzenia to miałem tak do 20 któregoś roku życia, a później już mi się to znudziło. Jakby wszystko zobaczyłem, co mnie interesowało w tym świecie i już potem już to nie było interesujące. To no bo jest potem jest to wtórne już. Jestem raczej takim obserwatorem, a nieżeli jakimś czynnym działaczem przez jakiś tam okres. No spotykam też ludzi z tamtego okresu i zawsze to są takie, no niestety, jałowe gadki tam, co tam. Niestety. Jak to mało się nawaliłem. No, tak. No i dobrze, 20 lat później, tak. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie wodą filtrowaną. Która okładka, którą zrobiłeś, była taką pierwszą, że stwierdziłeś, ja pierdzielę, ale to jest sztos. Oj, to jest akurat ciężkie pytanie, bo zazwyczaj jak skończę, to już mi się nie podoba. To jest najgorsze, nie? To jest każda następna, ale pierwszą dla mnie taką przełomową, taką którą poczułem, że jest
że fajnie wyszło i fajny oddźwięk było, to była współpraca z Adamem od samego początku przy Tylko dla dorosłych. To była taka rzecz, która była milowa jako koncept w ogóle i też spostrzeżenia formy redefiniowania tego, co jest czym. I to jest chyba najistotniejsze w mojej pracy zawodowej, że jakbym miał to określić, nie lubię, że ktoś mi narzuca, że płyta wygląda w ten sposób, że płyta to jest to, że coś to jest w taki sposób wygląda. I to gdzieś tam pokazało, że to był 2010 rok, mamy 2021 i niektórzy ludzie dopiero właśnie się nauczyli, że można tego typu wydania robić. Czyli 11 lat potrzebowali na to, żeby zrozumieć, żeby robić wydania kolekcjonerskie, które wyglądają jak rzeczy, które... No nie są płytą. No nie są płytą. No bo przez wiele lat właśnie było tak, że płyta po prostu była w tym plastikowym case'ie i tyle. Okładka, tył, ewentualnie wkładka z tekstami, jakimś zdjęciem. A teraz to mamy szalone nawet pomysły. Wróćmy jeszcze do tej okładki. Tam była krzyżówka. Dobrze, tak. Nie krzyżówka, tylko gra planszowa, tak? Nie, to akurat tam była gra miejska taka. Gra miejska, druga płyta, która była bez... bez niczego. Ona była taka czyściutka. Tak, mieliśmy też takie, że w ogóle ona była schowana. Po przeczytaniu, znaczy przed przesłuchaniem tej płyty dowiadał się, że tam gdzieś jest ta płyta ukryta. Jak ktoś tam był bardziej orgnięty, no to zorientował się, że może być w tym opakowaniu. Tam niszczył to troszeczkę pudełko i znajdował tę kolejną płytę. Kilka było powodów, dlaczego ta płyta w ogóle tak powstała w ten sposób i ona w ogóle nigdzie nie jest notowana, bo tam sobie Adam trochę pofolgował z różnymi chyba samplami, nie można było tego zarejestrować, ona nigdzie nie istnieje, jej nie ma po prostu fizycznie i to jest też to. No i no parę tam, no tam jest kilka takich no, filarów, jeśli chodzi o muzykę tam rapową z tamtego okresu, no i głupio było tego nie publikować, więc powstała cała kreacja do tego, żeby jednak to po prostu się wydarzyło. Później była mega przyjemna rzecz, która był wernisaż, był taki forin tylko dla dorosłych, który zrobiliśmy w zaprzyjaźnionej takiej galerii w Krakowie. Niespodziewany w sumie koncert Adama, który przyjechał tam z HM-em, tak po prostu w odwiedziny. No on jednak w tamtym okresie, no to no dzisiaj ściąga po prostu tłumy, no więc tak. Nagle jak to na rynku na Kazimierzu było w 2011 roku, no to tam było dosyć niebezpiecznie jeszcze. Tak, ale nagle ten cały rynek się zapełnił ludźmi, nie? Że tak, że w ogóle no, najlepsze, jedna z najlepszych w sumie imprez takich hip-hopowych, na które byłem na świecie. No, pierwszą nadal przyznam, że to był w 2004 roku Meeting of Styles w Zagrzebiu. O, to jest tak najlepsze hip-hopowe, jakim byłem. No. A to co tam było na tym? A byłem, można powiedzieć, reprezentantem Polski jeśli chodzi o graffiti. Taki, tam byłem sponsorowany przez taką firmę Montana i tam pojechaliśmy sobie. A jak wyglądał proces, gdy rozmawialiście właśnie o okładce tylko dla dorosłych z Adamem? No to było współtworzenie, to jest właśnie ta relacja, którą można zbudować kiedyś z artystą, nie? Czyli jakby mamy szacunek do swoich kompetencji, nadajemy na podobnych falach, wyrośliśmy na podobnej stylistyce, no i można sobie zaufać w jakiś tam sposób, no i tak to powstało, że to jest z burzy mózgów wyszło, że ta płyta będzie wyglądać tak, a nie w inny sposób. No ale przechodząc do Chill Wagonu, który raczej jest troszeczkę w innej stylistyce, to jak było ci się dostosować do nowoczesnej bardzo muzyki, która, nie wiem, czy jesteś słuchaczem tego typu brzmień, ale też tam chyba miałeś wyzwania, żeby stworzyć też coś innego, bo te wydania są wyjątkowe. A, to dziękuję. Ale No bo wiesz, bo chodzi mi o te różnice. Tu mamy, powiedzmy, jaram się takim rodzajem muzyki, a tu mamy stricte produkt. Od początku Chill Wagon jest produktem. Tak, jest produktem, ale dawał mi możliwość zrobienia jakiegoś kolejnego kroku milowego dla samej poligrafii w Polsce. Tak. To jest też to, bo ja akurat mnie interesują ciekawe rzeczy, które wpływają na ten rynek. Myślę, że nie chciałbym, żeby to mało skromnie zabrzmiało, ale ja czuję po prostu, jaki moje projekty miały wpływ na rynek po prostu fonograficzny w Polsce, jak one się zmieniła w ogóle perspektywa myślenia o projektach graficznych, ile osób zaraziło to, że zajmują się dziś
dzisiaj w ogóle projektowaniem muzyki, a kiedyś się stukali w głowę, jak ja to zaczynałem robić i mówili, kurde, po co ty to robisz, tam nie ma pieniędzy w ogóle w to, i tak dalej. A dzisiaj mamy legalny, cały wielki rynek, który obsługuje i możemy powiedzieć, że kreacje muzyki, dla muzyki hip-hopowej w Polsce, rapowej, wykreowały rynek w ogóle na zewnątrz. Tak. Tak jak sobie myślimy o tym, że rysowane t-shirty, to był, kurde, nie pamiętam tego artysty, ale to fuck up, nie? Jakby nie mam pamięci po prostu do nazw. Czyli to, że artyści graficiarscy malowali t-shirty areografami, wpłynęło na rozwój t-shirtów w ogóle na świecie, że mamy nadruki na t-shirtach. To jest w ogóle, to jest jakby myślenie, jaki wpływ hip-hop jako kultura ma w ogóle z... szeroki oddźwięk w ogóle na świecie. Nie mówię akurat, że nasze wydania mają wpływ na świecie, ale przynajmniej na polskim rynku pokazują, że słuchajcie, można inaczej na to spojrzeć. Można coś innego zrobić. Zaproponujcie. Wszystko jest muzyką teraz. Jakby każda forma może być przybrana. Chillwagon dawał mi tę możliwość, tylko nie mieliśmy wtedy technologii, do zrobienia czegoś nowego, czyli wprowadzenia, wtedy nie zdążyliśmy w technologii zbliżeniowej NFC do odpalenia konkretnej muzyki. My chcieliśmy zrobić, ja chciałem ich nakłonić do tego, że słuchajcie, zróbmy opakowanie w ogóle kompletnie bez płyt. Ale widząc po tym, to było za wcześnie, bo my zrobiliśmy płyty, które nie dało się słuchać, ale mówiliśmy, dobra, zróbmy im te płyty, bo będzie jazda. Słuchacz nie był na to gotowy wtedy. Myślę, że teraz jakbyśmy zrobili ten Chillwagon, już inaczej byśmy do tego podchodziliśmy, bo mieliśmy doświadczenia typu pandemia, że są zbliżeniowe technologie, że mamy kody QR, które są tak. W każdym tramwaju, autobusie, że musimy sobie skasować bilet. Ta technologia nadeszła nad nim. Naszym problemem jest to, że czasem może wyprzedzamy czasy, ale po prostu ludzie nie wyprzedzają też ich jakby umysłowo, żeby pomyśleć, słuchajcie, możemy coś zrobić. My zrobiliśmy akurat tam technologię QR kod, bo wydawała mi się bardziej przyjazna dla ludzi, że będą wiedzieć, że słuchajcie, zeskanuję sobie, coś się stanie. Każdy oni znają. Tego nie strybili, bo po prostu może to nie jest ten słuchacz, może nie nadąża tak za bardzo za Boriksonem, który jest otwarty. Jest też Mateusz tam, który odpowiadał za rzeczy, które ja z nim współpracowałem przez Step Records. Mateusz Niedrzejewicz jest jednym w ogóle lepszych menadżerów w ogóle, jeśli chodzi muzykę w ogóle w Polsce, jak nie najlepszych, który jest gdzieś tam w offie, ale trzeba tych ludzi słuchać, bo oni wpływają po prostu na to, co się otacza. Ja nie wpływam, bo nie mam takich zasięgów, ale to są ludzie, którzy za pośrednictwem ich zasięgów można realnie zmienić w ogóle to, co się dzieje, jak postrzegamy w ogóle ten świat. I te projekty zawsze mnie interesowały pod tym względem, że za pośrednictwem kogoś fali mogę zmienić wpływ na coś, czyli przekazać swoją informację. Stąd też ta, znaczy poza koleżeńskim aspektem w ogóle współpraca z Austrym, że mogłem zmienić pewną perspektywę patrzenia na coś, bo jak ja bym sobie taki forum opublikował coś, to może by to zobaczyło 100 osób, może teraz więcej tego to widzi, ale jeśli korzystasz z dźwigni artysty, który za kimś idzie, po prostu parę milionów ludzi, to jest po prostu zupełnie co innego. Niech on nawet powie, że to on to zrobił. Mnie to cieszy, że poszliśmy krok dalej. Tak jak zrobiliśmy kiedyś, może to jest jeden z pierwszych digipaków, których były, bo tam do 2002 roku digipak jako forma wydawnicza była zarezerwowana tylko dla wydawnictw kolekcjonerskich, jak i jubileuszowych. A my zrobiliśmy pierwszy taki digipak dla wydawnictwa pierwszej i chyba ostatniej płyty w ogóle Wielkiego Yo, w formie takiej Wielkiego Yo, analogia, esencja czysta. I wydaliśmy to jako digipak i wszyscy się pukali, po co papierowe opakowanie w ogóle do tego, że to rysuje płytę. Teraz jest 2021 rok. Myślicie o tym, że można wydać płytę jak nie digipak? No chyba nikt już nawet w ogóle nie myśli, że to jest to jakby... Coś niestandardowego, tak. Prawda? Czyli no, pewnie spostrzeżenia, czyli patrzenie w ogóle na coś szerzej, na co, no, jak możemy to, co robimy, jak wykorzystać nie wiem, kontakt z ludźmi, myślenie o tym, co w dużej mierze nasza praca jako grafików to jest myślenie, to jest 80%, potem 20% to jest jakaś tam praca, przewalanie czegoś w jakimś oprogramowaniu, które ktoś dostarczył, nie? A to właśnie jak technologia wpłynęła na to, jak się projektuje? No, i jak bardzo wpłynęła, bo masz część technologii pozwala, dopiero to się tak rozwinęło, że pozwala na w ogóle pójście dalej, nie? Czyli trzeba czasem poczekać z pewnymi projektami. Może one muszą dojrzeć, może gdzieś tam te myśli, kurde, przychodzą do głowy, ale
nie ma jak tego zrobić. Nadal mieszkamy po prostu w małym kraju, ktoś mega się rozwija. Mamy tu mega zdolnych ludzi. Trzeba ich po prostu znajdywać i szukać tych relacji między sobą, bo może się okazać, że da się to teraz zrobić. No. I to obserwujemy. Ja też to, bo rozmawiamy o tym chill wagonie i mówisz, że było za wcześnie, to chyba, gdy chce się wprowadzić duży projekt innowacyjny, to trzeba mieć na uwadze, dobra, 10, 15, 20% budżetu przeznaczam na edukację, żeby oni wiedzieli, jak z tego korzystać. Oczywiście tak, to jest wyciągnięcie wniosków z błędów jakichś. Dokładnie, tak. Znaczy czasem, co jest tak, że czasu jest często za mało, albo jest za mało pieniędzy w ogóle w tym budżecie. Namówić w ogóle, wiecie co, no jakby wyobraźcie sobie, że w chill wagonie jest tam masa osób i namówić ich do tego, słuchajcie, a teraz wam wydamy płytę, która nie będzie miała płyty, no to jest dosyć mozolna praca w momencie, kiedy ludzie posługują się nomenklaturą taką, że jest płyta, ona musi mieć nośnik, wydajemy płytę, ktoś ją wsadza sobie do tego nośnika i ją sobie słucha. Ale teraz przy natłoku i wzroście w ogóle zapotrzebowania na muzykę streamingową, już teraz zupełnie inaczej by na ktoś patrzył, nie? No właśnie, a jak nadejdzie ten moment, kiedy no właściwie płyta CD już totalnie odejdzie, i co, zastąpi to tylko te NFT, czy sam streaming, czy tylko się do streamingu będzie robić okładki? No mam nadzieję, że nasze opakowanie, które wymyśliliśmy. No właśnie, nie? No bo jednak dosyć dużo magii zabiera streaming, no bo można, jest tylko okładka, ale ona jest płaska i jest na ekranie. Jest, to znaczy streaming porusza wiele tam rzeczy, które są niekorzystne dla samych artystów, bo oni o wiele mniej zarabiają niż na nośnikach. Nie ma tam merchu, nie ma rzeczy, na których to się dzieje. Słyszymy to też w takiej, a nie innej konwersji. Są już teraz takie portale, które pozwalają na wydobycie tego, ale nadal jest to po prostu mega płaskie. To nie obcuje się z rzeczą. Jest era singlowości, a nie odsłuchiwania samego albumu jako konceptu. My tylko mamy jakiś tam wycinek, możemy sobie przeskakiwać i tak dalej. Spotkanie z muzyką wymaga o wiele więcej od ludzi, jakiegoś przeżycia. I to przeżycie myślę, że jest rzeczą, która no, nie warto po prostu porzucać dla łatwości. To jest złe. Bo ktoś miał jakiś pomysł na całą płytę. Ona może być gorsza lub lepsza, ale wysłuchajmy jego historii. Tak. Pozwólmy pokazać mu, jaki on miał zamysł. I dopiero wyjdźmy z tymi jakimiś swoimi tezami na sam koniec. Czyli odsłuchajmy sobie to dzieło. Dajmy szansę. Tak. A robisz też Foreign Limited. To jest jakby kierunek współpracy z innymi artystami? To jest tak, że to robicie razem, czy to jest po prostu ktoś ci zleca i ty przygotowujesz całe jakby przedsięwzięcie? Bo widziałem, że jest foreignlimited.com, że to tak. Przez twoją stronę jest. Jakby jak to wygląda? Widziałem, że z Dexem chyba tak było. Tak, znaczy część to jest takich rzeczy, które my wychodzimy z jakąś inicjatywą. Z Foreign Limited to wyszło też i Taco Hemingwaya, ten Hotel Marmur, tak. Taki z tym, czyli koncept, który się zrodził w głowie i zgłaszam się do artysty, że słuchaj, możemy to wydać w takiej, a nie innej formie, ale to są te zasady. Ja buduję sobie sklep internetowy, którym chciałbym kiedyś w przyszłości, jak znajdę na to czas, bądź ludzi, którzy mi pomogą i będą przychylni do tego, żebyśmy mieli taki dom do wydawnictw limitowanych, czyli takiej całej fantazji, skumulowania fantazji tych ludzi, którzy coś tworzą, czyli mają czas na to, żeby mogli się poświęcić i mogą tam sobie wydać. No problemem czasem jest to, że tam się pojawia forin, nie? Bo niektórzy nie są w stanie tego przeskoczyć, że tam jest moja ksywka, mimo tego, że to jest o wiele pojemniejsze. Forin jest teraz dzisiaj, chciałbym, żeby to było traktowane jako forma myślenia o czymś, aniżeli jest to przywiązane do jakiejś jednej osoby, nie? No bo to jest też, pracuje na to w tym momencie wiele osób na różnych etapach żywotności, czy tam produktu, czy czegokolwiek innego, więc to jest tak, nie? A ksywa to jest jeszcze graficiarska? Wiecie co, właśnie powrócimy do 19 Nails, to jest ten, akurat jest taki, to wymyślił chyba z tego, co pamiętam, Aleksander Lange, z Lange & Lange. Z nimi byłem w liceum plastycznym i ja słuchając Nine Inch Nails, nie wiem czy kojarzycie, oni mają taki logotyp z tak, N-ką odwróconą. Tak. I on to przeczytał jako czwórka i mówi, że foreign.
A ja mówię, jaki Forin? No Forin. I tak przyrównało do mnie, że jestem Forin. I jak gdziekolwiek, gdzie ja się przedstawiałem Grzegorz i podała ksywka po prostu Forin, no to już byłem Forinem. No. I pomimo tego, że pierwszą moją ksywką graficiarską był Sid i sobie pisałem po prostu Sid, to wszędzie po prostu jak ten Forin się pojawił, no to już nie było po prostu wyjścia, nie? A później właśnie w Zagrzebiu na tym jamie było z jednym z amerykańskich takich artystów, sobie tam coś tam gadaliśmy i on mówi, że mam zajebistą ksywkę. Ja mówię, jak to zajebistą ksywkę? No Forin. I jeszcze było ten One, że jestem pierwszy na osiedlu, coś tam, jakieś takie głupie rzeczy. I on Forin One, ale o co chodzi? No Forin One, cztery elementy, hip-hop. No i teraz jest wszystko jasne, dlaczego jest 200 płyt. Tak. No trochę jest. Liceum plastyczne. Sam chciałeś, czy gdzieś ktoś z rodziny też coś działał? Nie, tam dużo moja mama, wiesz, to jakby to jest też taka kobieta, która mało mówi, ale zna odpowiedź na każde pytanie. Mhm. To jest gdzieś tam popchnięcie do tego. Ja na akademię też się dostałem z odwołania. Zakończyłem z wyróżnieniem rektorskim, ale tylko dzięki niej, bo napisałem to odwołanie, bo mówiłem, dobra, ale stary, no jakby spokojnie, napisz podanie, jest rektor, jest jakaś forma, a mi to tam nie za bardzo interesowało, tak, więc no, to jest jedna z ważniejszych kobiet w moim życiu. Co nauczyło cię studiowanie na SP? Och, wspaniały czas, tak jakby takie poświęcenie się samemu sztuce, nie? Nie ma takich możliwości, że będąc na normalnej uczelni, że możesz sobie poświęcić po prostu paręnaście godzin dziennie na spędzanie samemu ze sobą, zadawanie sobie pytań i konsultowania tego często z ludźmi, którzy mają o wiele większe doświadczenie od ciebie. Ja akurat też się spotkałem wtedy z Rosławem Szajbo, akurat on mnie uczył fotografii, no ale później zdobywając wiedzę na temat jaki ktoś ma konkretny bagaż ze sobą w ogóle i doświadczeń, to jest coś niesłychanego, że możesz z osobą sobie skonsultować. Ja dopiero doszedłem do tego po latach przy odbieraniu jakiejś tam nagrody w konkursie 30 na 30. No i tak podszedłem do niego, mówię, dzień dobry profesorze, w ogóle dziękuję za nagrodę, nie wiem, czy profesor mnie kojarzy, akurat mieliśmy przyjemność ze sobą współpracować na Akademii Sztuk Pięknych, profesor mnie uczył fotografii i tak dalej, on się tak na mnie spojrzał i tak poklepał mnie po ramieniu i mówi, no widzisz, to dobrze cię nauczyłem. Ale myślisz... To był taki mega bezpośredni człowiek, którym no, można było o wszystkim pogadać, a to, że obcowania w ogóle z jego historii takich, że on z tym artystami, tak jak ja z artystami hip-hopowymi spotykałem się na trzepaku, no to on tak się z jakimiś artystami jak John Lennon czy no, spotykał po prostu w knajpie i mówi, no ja też sobie nie robię z nimi selfie. On mówi, no ja też sobie nie robiłem z nimi selfie, bo sobie wychodziliśmy do knajpy, waliliśmy po prostu gorzałe, kurde, i tyle. No jakby no, to nie było taki etap, nie? Teraz musimy się wszystkim pokazać, ale tak naprawdę Te relacje, no to kto tak buduje relacje? No, no tak, no prawdziwe relacje są po prostu tu i teraz, powiedzmy. No nie są one do się dzieją, w tak, sposób, tak. Nie? A mamy polską scenę artystyczną, Europę, świat. Gdzie jesteśmy jako polscy projektanci, polscy designerzy? Czy nie mamy się czego wstydzić? Absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Jakby to, że daje nam się jakąś tam gębę melanżowników, kiełbasa, coś tam i tak dalej skojarzeń, to jest w ogóle mega błędem, bo gdziekolwiek nie pojedziemy na tych największych, najlepszych stanowiskach, często są Polacy. Ja mam mnóstwo znajomych po świecie rozsianych, którzy odnoszą bardzo duże sukcesy w swoich zawodach, są to specjaliści. My jesteśmy mega pracowitym narodem i powinniśmy to pielęgnować. To daje nam możliwość zrobienia jakiejś siatki między nami, tylko powinniśmy się nauczyć tej relacji między współpracy sobą. Tak, współpracy, tak. Ale to chyba... Komuś nie zależy może na tym. Znaczy nie chcę do jakichś teorii spiskowych tutaj i tak albo dalej. Chcesz robić, albo nie chcesz robić. Tak, no. Ale mam wrażenie, że na tej polu współpracy jest jakoś lepiej. Ludzie się zaczęli bardziej dzielić wiedzą, doświadczeniem, pokazywać swoją drogę młodszym, początkującym, że i dzięki temu no ta scena
cała rośnie też, no bo jest wiedza rośnie. Przekazywana. No, znaczy, słuchajcie, no ja mam ze sobą chyba już 6 takich, w całej Polsce robiłem te wykłady i wszyscy się widzimy, po co ty to robisz, przecież produkujesz swoją konkurencję, tak. A to jakby nie można na to tak patrzeć, trzeba patrzeć na to szerzej. Jakby, za 5 lat się ktoś odezwie i powie, potrzebuję ciebie do projektu, a tu rynek nowe jest wyzwanie jest. Tak, znaczy teraz wchodzę w jakieś nowe wyzwania, staram się ten, że rozwijać gdzieś tam to wszystko, co robię, gdzieś tam popycha do następnych rzeczy i otwiera kolejne drzwi. I to jest najrozsądniejsze, żeby tę wiedzę, którą zebraliśmy przez lata, przekazywać kolejnym osobom, a nie sobie kitrać do kieszeni i liczyć na to, że ach, kurde, nie nauczy się, nie zrobi tego lepiej ode mnie. Właśnie to jest fajne, że zrobi to lepiej od ciebie. To jest to. No. A to też chyba motywuje i popycha ogólnie cały jakby rynek, ale też i pewnie ciebie, że widzisz, że ludzie robią fajne rzeczy i więc jest jakaś taka motywacja do tego, że nie to, żeby z zazdrości kogoś przegonić i tak dalej, tylko że no fajne rzeczy, ja też chcę kolejne, jeszcze lepsze, ciekawsze, inne rzeczy zrobić. No mega to jest też budujące to, że ludzie, którzy byli na przykład w różnych, no bo ja miałem taki przy projekcie jednym, mieliśmy warsztaty w Poznaniu, w Warszawie i we Wrocławiu. To są ludzie, którzy podróżowali pomiędzy tymi miastami za tym, żeby jeszcze raz po prostu przyjść do nas, czy tam do mnie po prostu na warsztaty. I to było po prostu mega fajne, nie? Że oni chcą tę wiedzę zdobywać, chcą też obcować i mieć możliwość, i też dało im to taką jakąś energię do tego, żeby w siebie uwierzyć, żeby zacząć coś robić. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. No i żeby ryzykowali, to jest najważniejsze. Ryzykowanie jak najwięcej, no bo to jest ich czas. A co wyciągasz od młodych twórców? Znaczy też mnie inspirują, jakby patrzę sobie na to w ten sposób, że na bazie komentowania nawet ich projektów wpadam na jakieś tam swoje jakieś to przemyślenia. I w jakiś tam sposób mogę to z tego skorzystać. No i też uczę się i mam kontakt z tymi ludźmi. Bycie na topie od tam 2000 roku jest dosyć mocne, ale dbanie też o ksywkę, żeby w 2020 roku ktoś powiedział Forin i ktoś wiedział, kto to jest Forin, to też wymaga dużej jakiejś zaangażowania. Ja nie potrafię social mediów, nie działam tam za dobrze. Są ludzie, którzy świetnie w tym pływają, na przykład Osom, to jest w ogóle dla mnie Bóg, jeśli chodzi o po prostu takie interakcje międzyludzkie, ale on się z tym urodził. Ja z pierwszym jakiś tam rzecz, która on mnie wiele lat namawiał na to, żeby zgłosić jakiś projekt na KTR-y i pójście w ogóle na tę imprezę. Ja byłem na tej imprezie, byłem na tym i to wiem, że to nie jest świat dla mnie. W ogóle kompletnie to nie jest dla mnie. A on w nim kompletnie pływa. To jest tak, że on tam wchodzi i on jest cały na biało i wszyscy się na niego patrzą. I to jest jego przewaga i on to jest, powinien to korzystać i z tego korzysta, ale po prostu trzeba znać to, co na początku mówiliśmy, mieć balans pomiędzy tym, co robimy, na czym się znamy, znać swoje słabości i swoje plusy. Moim plusem jest to, że staram się i umiem przekazywać wiedzę, którą zdobyłem. I ci ludzie nadal chcą z tego korzystać. Ja też z tego korzystam, więc z miłą chęcią im pomagam, a od nich biorę to, że walczę ze swoimi takimi słabościami, czyli formą wychodzenia do ludzi, ale też i zdobywam jakąś taką wiedzę nieopisywalną, czyli mam kontakt z tym, co się dzieje na bieżąco. Z innym też pokoleniem. Tak. Które inaczej podchodzi do... Jeszcze nie z Greta, jeszcze nie ma Ola. Ja mam tu jakąś tam analogię, kurde, z Sokołem, ale jakoś mimo tego, że tam nie mamy ze sobą za dużo kontaktów, ale tak widzę, że my, kurna, bardzo, bardzo podobnie idziemy, jakby tak rozwojowo w tym hip-hopie. No, to czyli jest to. Ostatnie lata są grube. Tak. No, aż zgubiłem myśl, mówiąc to, co chciałem powiedzieć, ale już wiem. Mamy dużo fajnych, ciekawych grup dla grafików, designerów, akurat na Facebooku. Mamy True Artist. Jak byś sprzedał tą jakby wizję? Szukasz, nie wiem, 10 kozackich artystów. Chcesz im pomóc? Jak zabezpieczyć ich przed ich, no, ich twórczość? Jak ich popchnąć dalej? Znaczy dużo jest właśnie w tych w całych warsztatach dużo o tym mówimy. Jak
jak w ogóle podejść do danego projektu, że zawsze wchodząc w nowy projekt, spalamy się na dzień dobry, od razu wpadamy i po prostu jak lis w kurnik, nie? Ale czasem trzeba się zatrzymać i spojrzeć na to szerzej, że dobrze, okej, okay, ale jak ten projekt wygląda, kiedy ta jest jego emisja, na czym on polega, w czym mogę pomóc, w czym się czuję, zastanowić się, w czym czuję się dobry, czy, co wolę transportować na kogoś innego. To są błędy, które ja popełniałem, a teraz wiem, że mogę spojrzeć sobie na to z dystansu i cała wiedza, którą zdobyłem na przestrzeni tych 20 lat, teraz ma skumulowanie właśnie w tym trueście. Nie? To jest jakby to, że to są odpowiedzi na moje pytania, które urodziły mi się w głowie, gdzie są te problemy. Czyli to jest to, jak i widzę zapotrzebowanie, bo widzę, jak ci ludzie reagują na to, że nagle zrozumieli, że oni mogą się poświęcić swojej twórczości, a nie na siedzeniu, na wertowaniu umowy, na zabezpieczaniu, konsultowaniu tego z prawnikiem, na dbaniu o to, żeby mu urząd skarbowy na głowę się nie zwalił, na dbaniu o tym, żeby miał ubezpieczenie ktoś, no najróżniejsze rzeczy, no tak, żeby zabezpieczyć po prostu danego artystę w danym procesie i żeby wypracować fair warunki, bo te fair warunki powinny być po obu stronach, a zazwyczaj są po stronie osoby, która daje ci umowę. No, to jest tak, bo umowę się pisze na złe czasy, a nie na dobre czasy, więc naszym zadaniem jest wypertrakt jak najbardziej fair umowy dla obu stron. Czyli jak przychodzi do ciebie firma lub artysta, to ty masz już gotowy gdzieś schemat, wokół którego wpisujesz sobie, jak to mogłoby wyglądać? Tak, no teraz na przykład działamy, nie jest to jakoś tam ten, działamy, to akurat był Amadeusz Mierzwa, był pierwszym naturalnym naszym, to jest tak, też dziwnie spada, że ja akurat współpracuję z kolegami bądź z koleżankami, czyli osoby, które u mnie były na warsztatach, zazwyczaj później z nimi współpracowałem przy innych projektach i na przykład teraz jest, nie wiem, jakimś dziwnym kluczem, że trafiają do nas jako management artystyczny. No i Amadeusz Mierzwa był taką osobą, z którą ja współpracowałem wcześniej, czy tam przy Chill Wagonie, teraz robiliśmy Obywatela MC jako ilustrator i super ziomek w ogóle, tak, przy okazji. No a teraz jeszcze z Maćkiem Polakiem się zgadaliśmy, że też jego będziemy reprezentować, żeby go od tego. No i na fokusie mam też jeszcze kilku artystów, ale jakby prześledzić na to te warsztaty, które pierwsze się odbyły i to było takie opakowanie Parias, tam najbardziej limitowany, tak sobie nazwaliśmy to, winyl, tam 40 sztuk takie wychodziło, no to jak zobaczycie, kto uczestniczył w tych warsztatach, to zrozumiecie, do kogo będę uderzał. Czyli naturalnie to wszystko wychodzi po prostu. Tak, znaczy naturalne jest to, że po prostu to są znajomi, no jakby to jest... Na równych zasadach. No dokładnie, my nie jesteśmy po to, żeby kogoś oszukać. To tak. My jesteśmy po to, żeby komuś pomóc. Żeby to rynek się rozwijał, żeby ksywka Forin za 20 lat była... Nadal była. Jakby dawała kierunek, jaki daje od też początku lat 2000. Nie wiem, co będzie za 20 i co będzie znaczyła ksywka Forin. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo nigdy się jakoś, widzicie, to jakby ksywka sama do mnie przylgnęła, tak. A nie ja sobie ją wybrałem, więc to też myślę, że to, co się stanie, po prostu to też będzie, ale chciałbym, mam nadzieję, że wpływam na to, co się dzieje po prostu. Z tego, co pamiętam, jak była Beata Śliwińska, to ona też była u ciebie na warsztatach. Tak. I Maciej Polak chyba też. Tak, mega miło mi się zrobiło. Mieliśmy na takich jednak, były też wykłady, na ona też dawała i jeden ze slajdów, w których opowiedziała, że początek jej drogi w ogóle artystycznej, tego, że uwierzyła w ogóle w to, co robi, to były warsztaty, które były ja. I ja byłem wtedy jeszcze przed swoim expose, no i mnie zatkało i od razu tutaj, łzy, gardło mi ścisnęło. Mówię, kurde, no taki format artysty, która jest teraz o wiele bardziej nawet może pewnie rozpoznawalna ode mnie i no taki props, kurde, do ludzi, którzy tam są zebrani, no to no wiecie, to musi co, być budujące bardzo. Zakochałem się. Nie można żonie powiedzieć. Czy przez to, że jest tyle projektów, startupów, rzeczy dookoła, masz czas na, albo chęci w ogóle, na tworzenie swoich stricte rzeczy? No właśnie muszę to teraz jakoś tam wyłożyć. No przez to, że nie chcę zrezygnować z prowadzenia swoich firm i pójść w stronę takiego, że Truest będzie też mnie reprezentował jako freelancera.
powrócić trochę do 2000 roku, zacząć się znowu bawić tą formą, ale nie mieć tego psychicznego po prostu obciążenia, które dawało mi to przez ostatnie lata. No i zobaczymy, co z tego wyniknie, ale Polska nie jest łatwym krajem do prowadzenia interesu, tego nie ma co się oszukiwać, nie jest to dla każdego, dlatego też jest to odpowiedź, w tym jest też i truest, że nie musisz mieć działalności gospodarczej, żeby ją prowadzić, możesz to robić w imieniu, my będziemy w twoim imieniu robić, ale zadbamy o twoje warunki, rozliczymy się z tobą na czas, będziemy tego pilnować, no i to jest chyba też tak, że ja będę mógł to zrobić po prostu, wrócić do macierzy, no. Bo ja znowu jako raca pozapalałem różne rzeczy, ale teraz już wolę, niech inni podtrzymują ogień. No, jeżeli chcecie, czujecie, że to jest okej, to jest to. To jest to. No. Czyli bardziej byłeś teraz przez ostatnie lata od kreacji, a chcesz wrócić do bardziej takiego... Znaczy jeszcze, nadal kreacji, ale nie w ogóle panowania nad całą materią, bo to jest panowanie nad całym wszechświatem, czyli dobór ludzi, w ogóle pracowanie, rozwinąłem się mega w ogóle w prowadzeniu projektów, w rzeczach biznesowych, stricte jakiegoś prawa biznesowego, no za wiele rzeczy się nauczyłem. Jakby no trzeba było. Bo trzeba było, no właśnie, ale czy bym chciał, to nie wiem. No ale nie było wyjścia, no bo tak to działa wszystko też. No niestety, no bo to wiele rzeczy na to wpływa. Jeżeli chcesz robić duże rzeczy, to musisz dużo rzeczy wiedzieć, no i to jest tak. No to właśnie, co trzeba mieć w sobie, żeby przez tyle lat nadal to robić na bardzo dobrym poziomie przez tyle lat i nie wypadać z tego, no bo znamy takie przypadki w różnych sferach artystycznych, że ktoś jest kilka lat i potem go nie ma. Nie jest w stanie, wiesz, tak długo być ciągle na topie. Znaczy, wiecie, to dużo rzeczy wpływa na to, nie? Rzeczy prywatne i tak dalej. Grafika też rujnuje życie, to jakby nie ma co tu o tym się jakoś szeroko rozwodzić. Mi tam swego czasu po prostu zrujnowała życie, no bo ona jest mega zaborcza, jeśli chodzi o to, ile jej poświęcamy. Większość osób, które znam i są bardzo dobrymi artystami, są ludźmi samotnymi. I to jest też tak, że albo jeżeli nie poświęcasz się, to jest tak jak z muzyką, albo grą na jakimś instrumencie. Jeśli nie grasz na nim cały czas, no to po prostu wychodzisz z wprawy i ciebie nie ma. Z grafiką jest podobnie. Jeśli tego się nie poświęcasz, nie robisz tego ciągle, no to po prostu wylatujesz. I to jest to. Ja też może też jakąś zachowałem zdrowy rozsądek, że ja nigdy nie lubiłem i nie chciałem być w tym gronie poklepywania się i tak dalej. Myślę, że też to znacie po prostu, jak to wygląda i ten świat jest po prostu zły. I to jest coś, co ja akurat się nie odnajduję w tym kompletnie. To nie jest mój świat. No ale też widzę tego minusy, no, że teraz muszę zacząć jakoś odrabiać te kontakty międzyludzkie i mimo tego, że ktoś, z kim się znam, wizerunkowo i artystycznie ileś tam lat, nikt nie wiedział, kim jestem i co robię, jak wyglądam i tak dalej, no ale to też ma swoje plusy i minusy. Nie? No bo jeśli się nie pracowało wcześniej albo u klienta, albo w agencji dużej, no to się często nie miało dostępu do dużych przetargów, dużych projektów, a jeśli apetyt rośnie w miarę jedzenia, no zrobiłeś ileś rzeczy, chcesz robić większe, ktoś jest odpowiedzialny za duży deal, no to bierze swojego kumpla. Z zasady. Tak. Może nie jest pięciu, ale pięciu kumpli. Wiadomo, no tak, bierze kumpla, może nie taki zasadzie, nie, że jest kumpla, jakiś tam... ale takiego, z którym ma vibe pewna jakiś. Pewna forma nepotyzmu, tylko że bardziej, no właśnie, że się znają, jest, że tak, można zaufać i tak dalej. No ja też tak dobieram, ale to też zależy, co daje ci duży projekt. No jeżeli ci daje duży projekt, to, że sobie wrzucisz logotyp jakiejś fajnej firmy, ale tak naprawdę ten projekt nie jest ciekawy, bo za ciebie decyduje jeszcze 10 tysięcy innych osób i ta decyzja pada w miejscu, w których nawet nie masz wpływu na to, żeby powiedzieć, ale ja chciałem, miałem pomysł na to, tylko ktoś ci po prostu z działu marketingu, który nie ma zielonego pojęcia o tym projekcie, powie, nie podoba mi się, bo musi zaznaczyć swoją obecność, bo musi zargumentować to, że dostaje taką, a nie inną wypłatę, no to lepiej może robić małe projekty, ale mieć kontrolę nad tym, jakąś formę taką, że tak jak porównując, fajnie jest by było zrobić dla mega wielkiej firmy opakowanie, które wpływa na zmianę wizerunku jej
produktu, i kierunku, z jakiegoś taki... kierunku spojrzenia, ale tam tego nie zrobisz, on na przykład z takim chillwagonem możesz sobie przy ich skali zrobić zupełnie inną perspektywę tego, że ktoś zacznie o tym gadać. Ale dużo też w ogóle ludzi z rynku nie zrozumiało pewnych zachowań, to na przykład z chillwagonu, że on nie został zauważony w jakiś tam sposób, w jakichś kręgach, w których myśleliśmy, że zostanie zauważony. Ludzie nie zrozumieli tego komunikatu i tu też jest błąd, może braku doświadczenia jakiegoś, to co, o czym rozmawialiśmy, że budżetu, edukację. No wiesz, bo to trochę tak jest. Robisz projekt, musi iść informacja prasowa do wszystkich mediów i jeszcze ktoś musi znać kogoś w tych mediach, który o tym opowie, skomentuje, jeden, no, drugi, trzeci, dalej. Dziesiąty, popcha dalej, ale nie tylko w swoim poletku. No nie fani tylko, tylko też goście, co ma 40 lat i jest, nie wiem, dyrektorem, powiedzmy, Danona, odbije się i to jest ciekawe, no to się odezwie potem dalej. No ja tak to rozumiem, że jest projekt, a on musi być nie tylko, on musi wyjść poza... Wyjść dalej. Musi wyjść dalej. I nie zawsze to jest po prostu tak popchnięte. No i też nie zawsze po prostu, no, masz na wszystko wpływ też, no. Ja tak to co rozumiem, jak to, no, to właśnie, to jest też tak, że no, no właśnie, ziomki, duże agencje i tak dalej, to jest jakiś szerszy problem. No ja tak mówiłem, ja nie umiem w ogóle w social media, to nie jest w ogóle moja materia, ale cenię to sobie, że na przykład czy na Facebooku, czy na Instagramie mam ludzi jeszcze sprzed tej epoki w ogóle, kiedy był Instagram, bo sobie pisaliśmy po prostu maile, ja pokojarzę ich w ogóle z tamtych czasów i to są ludzie, którzy są ze mną od 20 lat. Więc to jest w ogóle niespotykane, po co oni są, jakby tyle, ale często tak jest, że na przykład napiszę, nie mam problemu z tym, żeby się spotkać z kimś w jakimś mieście, pójść na, wiesz, na piwo, czy herbatę, kawę, cokolwiek innego, pogadać w ogóle. Jak trafiliśmy na siebie, kurde, te drogi się w życiu nam przecięły, zróbmy coś. Mam często takich klientów, którzy byli ze mną od czasów graffiti, a zlecają mi na przykład o wiele większe projekty, których się nie mogę bądź... No, zazwyczaj nie mogę o nich mówić, nie? Ale realizuję ciekawe inne rzeczy. Przejdziemy do stacji Pacanowo, czyli poprosimy cię o polecenie książki, muzyki, filmu, czegoś, co ostatnio cię inspiruje, kulturalnego? Stacja Pacanowo, wychodzisz stąd, jest to. Ja teraz właśnie, wiecie co, ja w różnych jestem rzeczach, właśnie znajdę tego od tej książki, o której mówiliśmy, jako o spojrzeniu w ogóle na świat, w którym miejscu jesteśmy. Mogę włączyć teraz? Tak, śmiało. Bo nie pamiętam autora, ale... To porusza szersze miejsce tego i w ogóle rzucenie jakieś, nakreślenie tego, czym jest dzisiejszy świat i w którą stronę może pójść. W którą pójdzie stronę technologia, jak to może wpłynąć na to, jak na w ogóle postrzegamy świat i w to, w czym uczestniczymy, nie? W większości wypadków nieświadomie uczestniczymy w tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Bo to się po prostu tylko dzieje. Zobaczcie sobie taką książkę Johna Perkinsa, Hitman, Wyznania ekumenisty od brudnej roboty. To jest w ogóle taka pozycja obowiązkowa, w ogóle kompletnie nie związana z grafiką, ale pokazująca nam tak geopolitycznie, bo ja się też geopolityką interesuję, bardzo nawet, ale myślę, że to jest rzecz, która no warto teraz szczególnie sobie przeczytać. A muzycznie coś? Co ostatnio? Wow. Muzycznie jestem w elektronice, tak, więc lubię sobie w gaz, tak. O, to jest fajne, tak. Dobra, muzyka bardzo tak energetycznie naładowująca do pracy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego programu. Jeżeli ci się podobało, to możesz nas wesprzeć na patronite.pl/drewnianekwiaty. Każda forma wsparcia znaczy dla nas ogromnie dużo i pozwoli nam rozwijać nasz program. Także dziękujemy. Możesz też znaleźć nas na Instagramie, YouTube, Spotify, Apple Podcast, wpisując Drewniane Kwiaty. Jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia. Cześć!